Około 2-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej z Pępowa do tak zwanej Dębówki oddany został do użytku kilka dni temu. To wspólna inwestycja gminy Pępowo i powiatu gostyńskiego. Udało się nam wspólnie z powiatem zbudować ten odcinek. On mierzy prawie 2 kilometry, prowadzi z Pępowa tu właśnie do Dębówki, a w następnych kilku latach, myślę, że 2-3, zostanie zbudowana reszta tej ścieżki, aż tam na horyzoncie widać te domy, to jest Siedlec. W tej chwili są prowadzone prace studyjne, projektowe, zabiegamy o wykup tych gruntów, mamy zgodę rolników i myślę, że w 2019 roku pierwszy odcinek tej ścieżki powstanie przy współpracy oczywiście starostwa, na co gmina Pępowo liczy. Będziemy zmierzać do pełnej realizacji tej ścieżki, przynajmniej do Siedlca, a potem docelowo w kierunku gminy Piaski. Przypomnę, że już mamy zaprojektowany fragment ścieżki łączącej Bodzewo z Bodzewkiem. Realizacja tych wszystkich projektów będzie uzależniona od współpracy z gminami i od środków finansowych. Tylko ja chcę dzisiaj zwrócić uwagę na jedną najważniejszą rzecz. Ścieżki rowerowe są inwestycjami oczekiwanymi przez mieszkańców. W tej kadencji zbudujemy łącznie więcej ścieżek rowerowych niż w ciągu wszystkich 4 dotychczasowych kadencji funkcjonowania powiatu gostyńskiego, bo wiemy, że jest takie zapotrzebowanie społeczne. Ta ścieżka to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa, ale także ciekawa forma spędzania czasu wolnego. Przygotowanie i sama realizacja inwestycji trwała prawie 3 lata. Ścieżka zbudowana jest z kostki, a jej koszt to nieco ponad 1 000 000 zł.